Rynek Staromiejski i Dwór Artusa to miejsce akcji najnowszego filmu Janusza Majewskiego pod tytułem Ekscentrycy. Toruń na kilka dni przeniósł się do lat 50. XX wieku, czasu rozkwitu jazzu w Polsce. Mężczyźni w kapeluszach, mężczyźni w garniturach, w marynarkach. No to jest taka, wiesz, przepiękna podróż dla nas, każdy by chciał. Każdy wątek ma bardzo ciekawą historię i bardzo ciekawe postaci, kolorowe, barwne, a moja oczywiście jest najlepsza. Ekscentrycy jest to powieść, która ma swoje motywy toruńskie. W innych moich utworach również oczywiście ten Toruń funkcjonuje. Nawet planuję napisanie powieści, która będzie się rozgrywała tylko w Toruniu. Będzie nosiła tytuł Noc Zakochanych. Mogę zdradzić Państwu właśnie ten tytuł. Ciekawa historia, ciekawe postacie, bardzo skomplikowane i cała ich galeria i muzyka, która jest tutaj tym, co wszystko łączy. Z radością patrzymy, jak znakomita ekipa aktorska właśnie tutaj w Toruniu poddaje się woli reżysera. Trzymam kciuki za to, aby film okazał się hitem, abyśmy my jako torunianie szczególnie chętnie chodzili wtedy, kiedy już będzie w salach kinowych, aby go obejrzeć.